Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Valhalla. Naszym zadaniem tutaj jest powrót do siedziby królewskiej, więc w tym momencie będziemy do niej zmierzali. Dla przypomnienia, znajdujemy się w Jorvik, gdzie pokonaliśmy tutaj w ostatnim czasie kilku członków zakonu. To też jest, że tak powiem, dobrą wieścią tutaj dla nas, ponieważ coraz szybciej i częściej likwidujemy takich członków, co też sprowadza nas to do tego, że coraz szybciej zbliżamy się do finału naszej rozgrywki, ale oczywiście ja tutaj przewiduję, że około 100 odcinków tak naprawdę jednak tutaj dwa sesji nie zagramy. Może być znacznie więcej, wszystko w zależności tutaj od czasu rozgrywki, no i oczywiście od mojej eksploracji terenu. I don't care. I want answers. Calm, Lord Rissier. Alden is dead. That doesn't calm me. I wanted to rip the bastard's spine out myself. You want to calm me? Start talking. Alden aligned himself to a secret group that was plotting to overtake Jorvik. He had help from two others. Grigori the Dockmaster and Ingeborg the Abyss. And you, Eivor? You were after these conspirators from the moment you arrived? Yes, though I could not let it be known. This group can reach any person, permeate the walls of any city. Much like the worms of a spoiled apple, they would have eaten Jorvik from the inside out if we let them. But you stopped that from happening. We owe you a debt of gratitude. You can be sure Halfdan Jarl will hear of this. If the threat is gone, then you have my gratitude as well. I'm alive today, and so are many others because of you. I'd like to name you an honorary High Reeve of Jorvik, Eivor. Would you accept? It has a nice sound to it. You honor me, Lord. You have earned it. Then if I may, a hoard of silver is left unaccounted for in the grottos beneath these streets. That's right. Silver the Dockmaster was collecting. What do you propose we do with it? No właśnie, pytanie, co my tutaj poradzimy, co mamy tutaj zrobić ze srebrem, wesprzeć wojnę Halfdana lub oddać je kupcom? Ciężko tutaj stwierdzić. Dobrze, może wesprzejmy wojnę. Dobrze, oddamy kupcom. Merchants were robbed of their wares. Honor Yuletide by giving the silver back to the honest citizens of Jorvik. A wise suggestion. I agree. Fine. I will see to it that Hjor distributes the silver evenly. Come, Faravid. Help me secure this hoard. I could use a bloody walk. Czyli myślę, że w tym momencie wybraliśmy dosyć mądrze. Only the dead get to complain. And we're still living. I could muster a few complaints about the king and the treasury, but I shall forbear. You did it, Eivor. We did. It may be we were the recipe to keep Norway from Harald all along. We still can be. No. Norway is behind me now, and the rest of England ahead. That said, I must be going. Wait. Should you ever need us, we will come. One last thing. The silver on your desk, Jor. It planted a seed of doubt in my mind, so I must know. What is it for? I suppose I can forgo the element of surprise. I hired a silversmith to craft a love token for Lufina. A Yuletide gift. You sneak. I'll take my leave before you shame the throne. Until our paths cross again, old friend. In this world, or the next. To drop by Jorvik again? Please join us for an ale.
Okej, czyli skarbnik w opałach, zadanie zostało w tym momencie wykonane, dzięki czemu zdobywamy kolejne dwa punkty umiejętności. Łącznie mam ich już cztery. A więc ukończono wątek Jorvik, miasto chciwe. Dobra, czyli naszym kolejnym zadaniem jest wrócenie do Randvi. Czyli musimy się w tym momencie udać do krótszej przystani. Możemy rozwinąć łuk, więc z chęcią ja go w tym momencie tutaj sobie rozwinę. Tak jak mówiłem, musimy się udać do krótszej przystani, gdzie musimy złożyć raport. Zanim jednak się tam wybierzemy, mamy tutaj kilka punktów umiejętności, które w tym momencie możemy sobie rozwinąć. Okej, czyli mamy w tym momencie 174 poziom naszej tutaj postaci. Myślę, że to jest ogólnie dobra wiadomość. Okej, rozwijamy pozostałe sprzęty naszego wyposażenia, co pozwoli nam tak naprawdę zwiększyć nasz pancerz. Odnośnie tutaj zakonu, czyli mamy tutaj coraz więcej informacji odnośnie człowieka i Madu, choć tutaj jeszcze mamy trzech, których nie udało nam się odnaleźć, ale myślę, że w najbliższym czasie tak naprawdę uda tutaj się nam te odpowiedzi odnaleźć odnośnie tutaj i Madu. Motyka, Lira i tutaj jeszcze mamy tak naprawdę nieznaną postać. Oczywiście Wielkiego Mistrza też na razie mamy póki co nieznanego. Jak widzicie, przypuszczam, że nawet jeszcze tutaj wstępnie mówiąc połowy nie mamy. No bo połowy tak naprawdę nie ma. Dobra, zobaczymy jak to po prostu wygląda z tej strony. Możemy się zgładzić, ale myślę, że zostawimy. Więc w tym momencie dobrze by było gdzieś tutaj się udać. Interesowałoby mnie przede wszystkim zdobycie na pewno tego bogactwa, którego tak naprawdę do tej pory jeszcze nie udało nam się zdobyć. Gdzieś tu musi być tak naprawdę klucz, którego my albo nie dostrzegamy, albo go po prostu nie widzimy. Także póki co my do tego bogactwa tak naprawdę się nie dostaniemy, bo nie posiadamy żadnego z kluczy. Chociaż może gdzieś w ten sposób uda nam się odnaleźć ten klucz. Aczkolwiek tak naprawdę nigdzie go nie widać. Także raczej my cały czas tutaj tak naprawdę tej skrzyni nie jesteśmy w stanie otworzyć. Więc moim takim głównym zadaniem w tym momencie będzie dotarcie do właśnie do krótszej przystani. Teraz będziemy tutaj szukali najlepszej drogi, która nas tam zaprowadzi. No przede wszystkim musimy znaleźć z tego miasta, z miasta Jorvik, drogę, która pozwoli nam się stąd wydostać. Ok, rzućmy okiem na mapę. Być może tutaj skorzystamy z możliwości szybkiej podróży. I tak chyba też właściwie zrobimy. Ponieważ w planach mam tak naprawdę dotarcie tutaj, a nawet i rozpoczęcie kolejnej przygody. Myślę, że tutaj zajmiemy się synem Kiodwego, gdzie tak naprawdę będziemy musieli się udać prawdopodobnie na całkiem inną wyspę. Ale to oczywiście po zdaniu raportu Randvi.
Tak tutaj przez ten moment, gdy gra nam się wczytywała, ja miałem pewne takie myśli odnośnie, zastanawiałem się, kto może być wielkim mistrzem. Ja osobiście, choć gra tutaj już wyszła w listopadzie, do tej pory tak naprawdę nie znam zakończenia całej rozgrywki. Ponieważ nie będę sobie spoilerował tak naprawdę, tego, co tutaj mnie czeka, więc tak naprawdę musimy całą grę przejść, żeby dowiedzieć się, jak to będzie po prostu na samym końcu wyglądało. Ale co do właśnie wielkiego mistrza, mam tutaj takie wstępne przypuszczenia. Oczywiście są to tylko przypuszczenia i moje spekulacje, więc ja mogę tutaj się cały czas mylić. O właśnie, możemy tutaj rozpocząć święto, właściwie to rozpocząć ucztę. Myślę, że taka uczta, korzyści z uczty, podniesienie naszego zdrowia o 25 punktów, pancerza, obrażenia przed zabójstwem. Myślę, że możemy rozpocząć taką ucztę, ponieważ my tutaj jeszcze takie uczty nie robiliśmy. Okej, coś nowego po prostu dla mnie. Tak jak mówiłem, dla mnie to jest całkiem tutaj nowość, wykonanie takiej uczty. Mam nadzieję, że jednak to zdrowie, jak i ten pancerz tutaj też jednak zostaliśmy o te punkty wzbogaceni, które tak naprawdę tutaj w tym miejscu były. Więc sprawdzimy, czy wykonanie jeszcze jednej uczty przyniesie taki sam efekt. Czyli taka scenka tak naprawdę tutaj się różniła od tamtej pozostałej i skuszę się tutaj, że tak powiem, do 3 razy sztuka. A dlaczego nie właściwie? Więc kolejna uczta. Czyli powtórka tej cutscenki tutaj tak naprawdę wyszła nieco lepiej. Dobra, myślę, że trzy takie biesiady nam tutaj po prostu wystarczą, więc idziemy do Randwi złożyć jej raport. I have purged the Order of Ancients from Jorvik with Yuvina and Yord's aid. And should we ever need theirs, they will come. You do this work well, Eivor. Is it a prelude to you joining the Hidden Ones? I doubt it. Not enough glory in these back alley brawls. No dobrze, czyli tutaj tak naprawdę to zadanie zostało przez nas wykonane. Czyli mam tutaj kolejne zadanie na obcej ziemi, więc rzucimy okiem. Na obcej ziemi to prawdopodobnie chodzi tutaj o naszego Kiodwego.
Wilandia, czyli prawdopodobnie tutaj chodzi o Islandię, jak się nie... albo Irlandię. W każdym razie jedno z tych dwóch miejsc musimy tutaj na pewno odwiedzić. Mamy też tutaj misję, właściwie to zlecenia dla naszej postaci. Dobra, rzućmy okiem, gdzie jest ta nasza misja. Póki co jest gdzieś tutaj ukryta, ale musimy porozmawiać właśnie o niej z Randvi. Dobra, czyli porozmawiajmy o niej z Randvi, tak żeby tutaj się przekonamy o szczegółach tej misji. Okej, pokaż mi mapę sojuszu. Dobrze, mamy mapę sojuszu. Co naprawdę tutaj już kilka części tak naprawdę mamy odkryte, Jarvik odkryte. Więc tutaj już nic nie możemy sobie wykonać. No, tak naprawdę tego nie chciałem. Willy. A name I have not heard in 10 winters or more. How is he? Well, it seems. Vili asked that you join him in feast and celebration, in honor of his father, Heminger Jarl. A welcome invitation. It'll be good to see him again. It is worth recalling that his father, Heminger Jarl, would be a formidable ally. Will you go? Dobra, wróćmy do mapy. Ponieważ nie wybrałem tego, co chciałem. Musimy tutaj zdecydowanie wybrać właśnie inne tereny. Może wybierzemy sobie wschodnią Anglię. Tutaj jest sugerowana moc 55 poziom. Those Dane invaders, they came from East Anglia. Is that right? Yes. Dane invaders who serve a man called Ruud. He seems to be sowing discord among Saxons and friendly Danes alike. Years ago, the sons of Ragnar hoped to pacify the land. They appointed a steward named Finnir to find a suitable Saxon king. But the kingdom has fallen into ruins since, with no king, and violent raiders ravaging what little peace remains. I suggest you make for East Anglia, and find out what their steward is doing wrong. No dobrze, myślę, że możemy tutaj zdecydowanie się udać do wschodniej Anglii. I'll make the trip east then. Speak to this Finnir myself. Okej, czyli rozpoczynamy tutaj misję Królotwórca. Więc myślę, że i tutaj nawet przyjdzie nam szybka podróż. No i widzę, pogoda niezbyt jest tutaj dla nas łaskawa w tym momencie. Zanim jednak ruszymy, ja tutaj zobaczę, czy mamy gdzieś kupca, z którym można troszkę pohandlować. Bo z tobą bym chętnie tutaj na pewno modyfikował kilka przedmiotów. Ale pierw muszę znaleźć tutaj ogólnego kupca. Mapy mnie nie do końca to interesują. Przynajmniej na razie. Siedziby ukrytych na tę chwilę też nie. Pozapomniałem co gdzie tak naprawdę jest tutaj, co gdzie tutaj się znajduje. Jak widzicie, to jest mnóstwo listów, które myślę, że nie wiem, co są przydatne, czy są, czy nie są. Po prostu je przeczytamy. Chyba nawet nie wszystkie, udało nam się przeczytać. Okej, to miejsce możemy chyba tak naprawdę jeszcze ulepszyć. Hodowla bydła. Okej, na razie póki co nie mamy tyle zdrowców. Dobrze, w takiej sytuacji ja tutaj mam możliwość udania się szybką podróżą. Wybierzemy punkt, w którym zsynchronizowaliśmy tutaj naszą mapę.
suffering hard times, I see. No dobrze, Nordwich, czyli znajdujemy się w mieście Nordwich. Gdzieś tutaj mamy miejsce, gdzie wykonać musimy naszą misję. Jest miejsce, gdzie możemy zeskoczyć. Piękny zeskok. Czyli myślę, że tutaj będzie dosyć ciekawie. My tutaj mamy chyba praktycznie wszystkie bogactwa zebrane w tym mieście. Widzę, że tutaj jest jakiś tam artefakt gdzieś ukryty. Czy nawet i tajemnica, którą możemy wykonać. Ale tak jak wcześniej wspomniałem, interesuje mnie tutaj teraz bardziej tryb fabularny. Ponieważ po to tutaj tak naprawdę przyszliśmy. Wszystkie artefakty, myślę, których tak naprawdę nie znajdziemy po drodze, bogactwa, jak też tajemnicę, zostawimy sobie na sam koniec. Finir? Oh, no, not unless Halfdan sent you. I sent myself. I want to speak with Finir, the steward who should be working to put a king on that throne. Oh, you're in luck then, for I have found the man already. I'm only waiting on him to get married. Which man? Oh, you know, stranger, you interrupted a beautiful dream. Was sailing through Helheim, drifting on a ship of fire. Dreams of death often run ahead of the real thing. Oh, wouldn't that be a burden off my shoulders? What business have you with a backwater king, anyway? Danes from here attacked my clan. I want to know why and how to make sure it never happens again. Ah, that would be Ruud's clan. I killed the last man I put here, Adolstan. I suspect they'll do the same to our next monarch. A Dane who cannot keep the Danes in line? Not much of a steward, are you? If I knew how, I'd have rid our lands of them long ago. Ruud's clan plagues us all, Dane and Saxon alike. You are the sorriest soldier I've met in this country. Kick your king in the arse and fight back. He needs more than a kicking. He's got nothing he should have to win this fight. No courage, no army, no charisma. If he wants to live longer than a season, he'll need the backing of his bride's family, which he hasn't. They loathe the maggot. Who is he, your king maggot? Oswald of Elmenham. He was King Edmund's counsel before the invasions. And like it or not, he's the last Saxon noble with any sway. Why not crown a Dane instead? Halfdan Jarl made it clear. He wants a Saxon king married to a Dane, for a greater show of unity. But Oswald's not the sort of man you'd chase into battle with a grin. He's soft, and the settled Danes don't trust him. Where is he now? I'll get the measure of him, see what I can do. You just missed him. He's headed for Elmenham just now, pleading once again for peace. If you go by the north gates and along the road, you may catch him. Okay, czyli odszukaj Oswalda, który jest gdzieś tutaj, że tak powiem, 180 metrów przed nami. Pyskówkę sobie zostawimy na później. Okej, może możemy skorzystać tutaj właśnie z konia, który pomoże dotrzeć nam zdecydowanie do tego punktu szybciej. No i tutaj raczej się nie przedostaniemy. A jednak się udało, więc musimy gdzieś go w tym momencie tutaj odnaleźć i z pomocą tutaj przyjdzie nam
oczywiście nasza mapa, która wskaże nam miejsce jego pobytu, czyli albo znajduje się gdzieś na murach, albo za tymi murami, ale przypuszczam, że właśnie się znajduje gdzieś tutaj. Mamy go. I built myself a home here. Ruid's clan attacked us as well. Oh, how nice to have a home to speak of, man. Mine was burnt to the ground years ago. And by whom, I wonder? Please, all of you, be we Dane or Saxon, we all want the same peace. With land to till and home to keep. Without fear of Ruid's violence. Till they break the peace with another bleeding raid. Nonsense. Their homes are here now. Same as ours, our futures run together, not apart. So what are these Danes attacking us, eh? What will you do about them? When I'm king... When I am your king, I'll set things right. You will be king when I'm a flying troll. Okej, sprawę sobie poradziłem z Motłochem. Zwałem się Eivor. I am Eivor of the Raven Clan. Are you Oswald? I am. You're not here to kill me, are you? I am not in the habit of killing kings, but I do like meeting them. I am Oswald, yes. For as long as I can hold out. So what happened here, Oswald? A clan led by a Dane called Ruid attacked this morning. They've been sacking farms and hamlets across East Anglia for some time now, growing more brazen by the day. Do they know this is Halfdan's land? They must. They just don't care. Their chaos has touched my home as well, and I am here to see that it does not happen again. Lately, I've come to learn you are the hook that all hopes hang upon. As king, you could unite all Saxons and friendly Danes. A minor weight to bear, isn't it? Who else if not a king should bear it? Travel with me, Eivor. We can discuss my tenuous future on the road home. What begs your attention in Elmenham? Okay, czyli naszym zadaniem jest... Dlaczego wsiadł na mojego konia? Co za gad. Dosłownie wsiadł na mojego konia, którym tutaj przed chwilą przyjechaliśmy. I don't yet have permission to marry Valdis. Her brothers don't approve of me. Okay, czyli idziemy za Oswaldem. Gdziekolwiek nas w tym momencie prowadzi. Slow down. Something is not quite right here. Hold. There is smoke ahead. That's Beatley. They could be the same men who attacked in the village. Okay, czyli jedziemy to sprawdzić. I'll have a look. Okej, zapomniałem w sumie, że jesteśmy tutaj w posiadaniu nieco innego łuku. Łuku, który tutaj zdecydowanie jest w stanie wystrzelić więcej strzał. No i też jest tych strzałów w większym stopniu w naszym posiadaniu. Okej, czy udało nam się ich tutaj powalić? Więc do tych drzwi jest wymagany klucz. That should be the last of these pig-faced cowards. Oswald will be relieved to know of this. Czyli tak jak mówiłem, do tych drzwi jest wymagany tak naprawdę klucz. Być może gdzieś go tutaj znajdziemy. Musimy wrócić do Oswalda.
No tak naprawdę ten cały bój tutaj poszedł bez jakiejś większej udręki. Ruid's clan. They left none alive. God rest their souls. I'm needed at home to make yet another fruitless attempt to impress my betrothed's family. Show more grit than you're showing me now and they may start to like you. Yes, sorry, I'm just shaken. If you joined us at dinner, that might ease their minds a touch. Think about it. My doors are open to you. I'll be happy to join you. Tell me when and where. Wonderful. Visit us in Elmham whenever you have time. It's worse here than I feared. Czyli ruszamy dalej, a on po prostu znowu wsiadł na mojego konia, więc musimy tutaj zmienić znowu naszego wierzchowca. Słuchajcie, zanim jednak może odjedziemy, widzę tutaj w tym momencie klucz, z którego myślę, że warto będzie sobie po prostu skorzystać, a ten koń mnie tutaj zaintrygował w tym momencie, wchodząc po prostu na ten wóz. Okej, czyli gdzieś tu pod świnką znajduje się klucz. A właściwie tak, jest tutaj. Okej, zrobiliśmy kolejną sztukę opalu. Teren zagrożenia, ale do tego zagrożenia już tak naprawdę tutaj nie ma, ponieważ zostało ono zlikwidowane. Dobrze, czyli otwieramy tutaj skrzynię dla kilku srebrników. Czy jeszcze coś ciekawego tutaj znajdziemy oprócz kilku srebrników? Raczej chyba zdecydowanie już nic więcej, więc możemy udać się w dalszą podróż, by dołączyć do uczty. Prawdopodobnie gdzieś już troszkę dalej nam tutaj odjechał. Nawet można powiedzieć, że dojechał do samego celu. A healthy seeming town. This Oswald has done well for himself. Look there. A lone Dane. Okej, porozmawiamy z nim. Oswald, where is this dinner you promised me? Eivor, you came! Dinner will still be served, but I'm afraid you are too early. My intended and her family are not ready. This intended of yours, Oswald, who is she? One of love or politics? Her name is Valdis, and people don't marry for love these days, Eivor. This is an arrangement for East Anglia's benefit. She's from a Dane family whose military might is not to be trifled with, but her brothers, their motives are selfish. Why don't you ever look around and come back later? Dinner will not disappoint. Be kind, yeah? Okej, czyli musimy w tym momencie się co nieco zajrzeć po okolicy i oczywiście wrócić tutaj po zmierzchu. Jako że mamy tutaj kupca, więc myślę, że do tego kupca tak naprawdę możemy się w tym momencie przejść. No i tutaj na pewno zakupimy sobie kilka przedmiotów, które zdecydowanie się nam przydadzą. What can I get for you? No właśnie, czyli do zakupu mamy tutaj sztabki węgla, sztabka niklu,
sztabki tytanu. Oczywiście skóra w ilości 200 sztuk, więc myślę, że my tutaj zakupimy całą resztę. Jak i też rudę żelaza. Prowiant myślę, że tutaj zdecydowanie też możemy zakupić, ale myślę, że mamy go aż nadto. No okej, czyli tutaj praktycznie zakupiliśmy wszystko, co nam się udało. Możemy ewentualnie tutaj jeszcze sprzedać kilka przedmiotów. Czyli sprzedajemy wszystko to, co jest naszą nadwyżką. Możemy tutaj tak naprawdę jeszcze posprzedawać całe pozostałości. Tak naprawdę za to majątku nie ma. Ale myślę, że możemy to śmiało tutaj posprzedawać, ponieważ raczej wydaje mi się, że nic my z tym tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrobić. Chyba, że możemy tutaj sprzedać inne rzeczy, nie możemy, więc możemy posprzedawać tak naprawdę jeszcze tutaj ryby. Okej, Wilczy Pazur też tutaj mamy w nieco większym nakładzie. Jaja żmij to już w ogóle. Kopyty jelenia. No i chyba sprzedaliśmy wszystko, co mieliśmy. No i w tej sytuacji przydałoby nam się tak naprawdę udać do kowala, dzięki czemu prawdopodobnie ulepszyliśmy tutaj nieco naszego sprzętu. Jako, że tutaj całkiem nieopodal znajduje się artefakt, to myślę, że możemy tutaj sobie śmiało po niego się udać. Znajduje się gdzieś tutaj w tym kościele, na nieco wyższej odległości. Okej, okay, więc mamy artefakt w formie listu, który w tym momencie nam tutaj ucieka. Naszym zadaniem jest go dogonienie. Gdziekolwiek w tym momencie tak naprawdę się zapodział. Nie wiem, czy uda mi się go dogonić w tym momencie. Bo póki co na tą chwilę go nie widzę. To może wskazywać tylko jedno. Że po prostu zgubiliśmy trop. I po prostu gdzieś on nam tutaj zanikł, więc w tym momencie powtórzymy nasz bieg. Myślę, że tym razem nie dopuścimy do takiej sytuacji, żeby gdzieś ono tutaj nam znikło. No okej, w tym momencie go gonimy. Najgorzej. Zeskoczyliśmy. No i tutaj zboczyliśmy ponownie ze trasy. Moja postać tutaj poszła całkiem w innym kierunku niż powinna się udać. Więc zdecydowanie ja nie byłbym w stanie tego listu tak naprawdę dogonić.
Więc musimy poczekać, aż on tutaj po prostu powróci na swoje miejsce. Jest na swoim miejscu, więc postaramy się teraz go dogonić. Póki co idzie nam całkiem tutaj nieźle. Dziwnego, że go nie dostrzegłem, jak on tutaj udał się na nad salę biesiadną. No i w tym momencie udało nam się go tutaj zdobyć. Jest to projekt tatuażu, czyli tak naprawdę w wschodniej Anglii pozostało nam tutaj dwa artefakty do zdobycia. Jest też kolejny, który znajduje się tutaj znacznie dalej, bo 350 metrów przed nami. A raczej tam bym się nie chciał wybierać, przynajmniej na tą chwilę. Gdziekolwiek tak naprawdę to w tym momencie jest, ponieważ tego tak naprawdę na mapie nie widzę. O, to jest w tym miejscu. Myślę, że może wykonamy właściwie... Może właściwie się udamy do miejscu, gdzie znajduje się artefakt. Przy okazji wykonamy tutaj tajemnicę, jak i też zdobędziemy jeszcze bogactwo wschodniej Anglii. Zwam naszego wyszłowca. Okej, czyli tutaj za pomocą naszego konia tutaj będziemy szybciej się poruszali. No i może to być przeklęte miejsce. Właśnie, tak jak mówiłem, jest to dosyć... może nie tak bardzo jak inne miejsca, które tutaj już spotykaliśmy. Ale ten symbol został w tym momencie zniszczony, także to przeklęte miejsce również zostało zniszczone. Okej, ja tutaj tak naprawdę cały czas co chwilę strzelam z tego łuku, co praktycznie... nie mamy możliwości samodzielnego opuszczenia strzały. To może być ciekawe. Słyszymy gdzieś tutaj wikińskie dziecko, którego tak naprawdę nie widzimy, ale widzimy, widzimy przynajmniej ślady. Widzimy ślady, które gdzieś nas tutaj w tym momencie prowadzą. Przy okazji zdobywamy tutaj dodatkowy punkt umiejętności, ale póki co udamy się tutaj za tymi śladami, które prowadzą nas tak naprawdę do kolejnej tajemnicy. Z nimi porozmawiać raczej nie możemy. Udajmy się nieco wyżej. Okej, czyli Ivor w tym momencie musi się tutaj z tymi dziećmi prawdopodobnie pobawić. I thought we got away, sis. Your hands and feet are swift, children, but your stealth needs work. Ah, oh, we were close.
We will give you what we took, traveler. But first, you must listen to our story. Once, a long, long time ago, in a faraway land, there was a sister. And a brother. I was getting there. But yes, and a brother. They lived happily in the land of St. Martin, all by themselves, with delicious beans. Lots and lots of beans, and cake! But now, life is harder. There are no more beans or cake, and we have to take what is not ours. We're not bad children, just hungry. Sorry, Large Walker. There is no shame in surviving, and there is nothing you should not do for family. You're wise, Large Walker. Okej. Okay. Myślę, że możemy tutaj oddać trochę srebra w postaci 97 sztuk. Here, take my silver. You were going to anyway. Buy what you need. Only steal if you cannot afford it. Thank you. But I do not think we deserve this. You don't deserve to live like this either. Spend the silver wisely. Here, Large Walker. A necklace? Yes, it's a St. Martin seal. You're welcome here anytime, Large Walker. You're one of us now. Visit us, okay? I will. Take care now, small green walkers. To będzie całkiem inna sytuacja, moim zdaniem. It'd be nice to have some cake, sister. Że możemy po prostu te dzieciaki przyjąć tutaj do naszego klanu Kruka. Aczkolwiek tak nie jest. A, wielka szkoda. Dobra, czyli dosiadamy tutaj naszego wierzchowca i biegniemy w kierunku, gdzie znajduje się bogactwo. Best not to draw attention here. Okej, myślę, że będzie dosyć łatwo zdobyć to bogactwo. Okej, czy prawdopodobnie bogactwo zostało przez nas zdobyte. Dokładnie, czy bogactwo zostało zdobyte, tutaj dodatkowo udało nam się sztabki tytanu, jak i niklu zdobyć. Myślę, że nic więcej tak naprawdę szukać nie musimy. I tak raczej nic tutaj w tym miejscu nie odnajdziemy. Tutaj mam jeszcze zaznaczony jakiś konkretny punkt, ale ten punkt już tak naprawdę przez nas został odkryty, więc będziemy tutaj wracali w tym momencie do naszego głównego punktu. Zanim jednak tam wrócimy, przydzielimy tutaj naszej postaci odpowiednie punkty. No i w tym momencie nasza postać osiągnęła 175 poziom. Wołamy naszego wierzchowca. No i tak naprawdę mamy tutaj do przebycia 100 metrów, raczej 100 metrów, 350 metrów. Nim dosiądziemy tutaj naszego wierzchowca, ta odległość się zwiększyła na 275. No i myślę, że możemy tutaj się udać na wieczorną ucztę, na którą tak naprawdę mieliśmy się udać już dużo wcześniej, ale jako że jeszcze nie było wieczoru, więc nie mogliśmy z niej skorzystać. Myślę, że to już jest odpowiedni czas. Okej, czyli jeszcze nie, jeszcze to nie jest odpowiedni czas. Musimy jeszcze troszkę dosłownie tutaj poczekać. Więc zajrzyjmy do sklepu, być może tutaj towary się uzupełniły i jesteśmy w stanie je również uzupełnić. Come, see my wares.
Czyli jednak żadnych tak naprawdę towarów tutaj nie uzupełnili, a więc nie jesteśmy nic tutaj w stanie kupić. No ale no cóż, myślę, że powinno nam to wszystko tutaj wystarczyć. Czyli udało nam się wejść na ucztę. Ladies, this is a day of peace and fraternity. I asked you here to Elmenham to offer my thanks and extend my generosity. Finir, our steward, to our guests of honor, Brothir and Brodir, and to my lovely bride to be, Valdis. You get to plow our sister because Halfdan commands it. But you won't drag us into bed with you, you hear? Brodir, the last Saxon king we backed wasn't half as mushy as you, and we lost 150 men protecting his maggoty arse. Brodir! If you're going to be rude, then I must ask you to leave. This is my home, and won't be insulted here. Is that why you've come? To back this thane who smells of goat shit and cheap pebbles? I'm sorry, did you say something? Do I bore you, Wolfkist? I'm here to protect my clan. If that means helping your king secure his throne, well, so be it. You'd be safer crowning the throne. It's made of less wood than this one. We'd all be safer if you had the stones to stand up to Ruud's clan. But between the pair of you, I can't see a single nugget. You watch your tongue, Wolfkist, or you'll find it freed of your face. So easily wounded by words. Imagine the ruin my axe would inflict on your flaccid ego. My flaccid what? Please stop this. You heard me. That's it. Czy dojdzie tutaj prawdopodobnie do bójki, którą będziemy musieli zdecydowanie wygrać? Limp, weak. Czy mamy dwóch gości? Nie będziemy walczyć. Okej, jeden został w tym momencie pokonany. Jeden wskazuje na to, że jest bardziej waleczny. Stop! All of you! That's enough fun for tonight. If that's all you've got, it's little wonder East Anglia's in the state it is. You are weak, sheepherder. Your Norse friend here can't change that. We are better off without a king. Well, that's me done. I think I prefer dream nonsense to these alehouse brawls. What a waste of time and good mead. These brothers will never back me in my claim. This dance is just beginning, Oswald. Get some rest. You'll need your energy. And will I see you in the morning? We have much to discuss, I think. I'll find a place to lay my head. And Eivor, if you can help me right this situation, you'll have a strong alliance with East Anglia. That much, I promise. Czyli zadanie królotwórca zostało w tym momencie wykonane. Kolejne 4 punkty tak naprawdę trafiły tutaj na nasze konto, które
Ale sobie przypiszemy. Okej, myślę, że pójdziemy tutaj trochę w... w którą stronę pójdziemy? Myślę, że pójdziemy tutaj sobie w stronę górną. No i nasza postać w tym momencie osiągnęła 179 poziom. Zanim jednak ruszymy z kolejnym zadaniem na miarę Wikinga, pozostawimy ten temat na kolejny odcinek, który zobaczycie już jutro, a ja się z wami żegnam, mówiąc wam cześć i czołem.